Cześć, witajcie w kolejnym odcinku i kolejnym klimatycznym miejscu na naszej liście. Chodźcie z nami zobaczyć, jak to miejsce wygląda po kilkunastu latach od zamknięcia. Zastanawia nas też, jak wygląda w środku, jak się zachowało. Bo tak szczerze mówiąc, to trafiliśmy na to zupełnie przez przypadek, także... Tak, także zobaczymy, czy wejście, które właśnie znaleźliśmy, jest tym, które pozwoli nam wejść głębiej, czy będziemy musieli szukać. Także no cóż, lecimy bez zbędnego gadania. I z nadzieją, że w środku będzie ciekawie. No, na zdjęciach było pianino, różne jeszcze pozostałości, ale sprzed kilku lat, także wiadomo, jak to jest. Wchodzimy Zapraszamy na film. Wchodzimy do środka. Dobra, wchodzimy w takim razie. Mamy piwnicę najprawdopodobniej, tak jak jakie info wyczytaliśmy, więc... No, to ta piwnica jest ślepa. Ślepa? Aha. Musimy szukać drugiego wejścia. No, to właśnie. Nie sprawdziliśmy tego. Czyli jednak... Tędy, ale nie tędy. No. Tędy. No. Skulam tutaj. Mógłbyś świecić w ogóle też? Dlaczego? Wiesz co? No. To jest śmieszne. Co? Jak nie do oczyszczalni ścieków po rurach? Taka praca, no. Co? Taka praca, no. Teraz do pałacu po rurach. Na boki na razie. Nie, no tak. Co? To jest chamskie. A mać. My wchodzimy w tego okna. A tu jestem. No. Nie chcieliśmy się pchać. No to mamy. O mać. Tylko pytanie, czy tutaj? Przecież to są piwnice tylko. Pójdziemy dalej stąd? Nie. Nie, nie pójdziemy. Pójdziemy? Nie mów mi, że mamy iść tędy. Ty, to chyba tym tunelem trzeba przejść. Bo bez jaj. Widzowie, to jest akcja, której jeszcze nigdy w życiu, ani kurde, tym bardziej pod kanał rubiksowy nie robiliśmy. Nie mam dlatego pojęcia, jak mam przesuwać w ogóle te rzeczy. Zostawię ci plecak, będziesz sobie go tułał przed sobą, co? Co? No widzisz, ja miałem pomóc. Musisz... A może mnie podciągnąć? Ej, potrzebowaliśmy liny, tak? No to zobacz. Co? Lina. O, nie. Ja nie mam nic z tymi plecakami. Po prostu ciułaj go przed sobą jedną ręką. Ja się wypierdolę. Mogli mieć fajne odcinki. O kurwa, uważaj, szkoła jak coś. Idę. Jakie poświęcenie powinniście nagrodzić dużą ilością lajków, komentarzy i sumów. Jest coraz ciaśniej, wiesz? To już jest po prostu katorga.
co jeszcze? Może mam się kurwa kłaść? Trzeba. Ja pierdolę. Jak chcesz wejść. Co? Zobacz na to, że to się ledwo plecak przeciska. Tam. Dobra. To teraz co? Ja mnie już kręgosłup boi. No wiem, ale już idę z odsieczą. Czyli wychodzę stąd. Co? Cicho. Nie, mam tylko tu. Pojebana akcja. No nie mam pojęcia. Jak tyś tu kurwa wlazł? Musisz się odwrócić na plecy. Pierdolę. Ale się poobijałem. Jakie tu znalezisko jest. Ej. To zobaczcie. Wszystko. Na plecy musisz, na plecy. Będzie ci łatwiej o wiele. 100% ci mówię. Nie łap się aż tak bardzo, wiesz? No to tak na słowo honoru, wiesz? Musimy to odgruzować. Wiem. Nie przesuniesz tego. Na dwójkę damy radę. No pewnie tak, ale przyciśniesz się? No, przyciśniesz się. Będzie trudno, ale się przyciśniesz. Tak, tak, przede wszystkim. Musisz się, wiesz, trochę się poobijać, ale tu masz miękkie, więc nie da rady. Stary, to masz 300 kilo. Z tym sprzętem przypadku przejdę. Nie zdjąłeś? Nie. Nie, no stary, musisz to zdjąć, ej. No, chcesz ten lampę? Musisz go zdjąć całego. Poćwicz mi. Parę rzeczy. O kurde. To miejsce jest nieziemskie. Patrzę na czujki. Różne takie. Staraj się nie łapać za te betonowe, wiesz? Wiem, że nie ma wyjścia, ale staraj się nie łapać za te. No, to jest kurz, wiesz. Ona jest dobra. Musisz łokcia sobie, wiesz, oprzyj o to. Ale mi chodzi o to, żebyś nie wziął, bo będziesz sobie wyciąć kiedyś. No. Nie ruszaj tam nic, bo to się trzyma na słowo honoru. Kurwa, teraz mówisz? Musisz się wygibać, przycisnąć jakoś. Coś cię trzyma jeszcze? Nie ruszaj tego, bo to nie możesz tego ruszać, wiesz? Ewa, minę, kurwa. Ruszasz to. Chłopie, przecież muszę wyjść. O, jest, dobra, okej. Chciałeś się przyciskać.
tylko na tę kamerę. Co? Rozumiecie? Tędy się przycisnąć? Przecież to jest chore. Tak, tak. Jesteśmy po męczarni. Dobra, to się rozdzielamy, bo mikrofony mamy osobne. O! Zobaczcie. Nie. No. A tak się rozglądam. Po jakiś czujnikach, wiecie. Czy nie będzie czegoś takiego? Pałac w Turowie został zniesiony w połowie XVIII wieku. Budowę rozpoczęto około roku 1751, a początkowo powstała kaplica z wieżą. Kolejna rozbudowa miała miejsce w 1761. Zbudowano skrzydło od północy oraz bramę wjazdową. Po śmierci właścicieli, dopiero w 1847 roku, Karl, hrabia von Garnier, rozbudował i wyremontował nieco zaniedbany już pałac. Rodzina von Garnier przekazała pałac w 1937 na sierociniec. W czasie II wojny rezydencja została rozgrabiona, a po wojnie w 1945 majątek przejął skarb państwa polskiego. W pałacu utworzono dom dziecka w Turawie, by przez chwilę mieścił się tutaj urząd gminy Turawa, by następnie znów wrócić w latach 1964-65 po przebudowie tego miejsca, by to miejsce wróciło znów jako dom dziecka. Niedaleko tego miejsca mamy jezioro Turawskie. Ten zbiornik wodny powstał w latach 30. XX wieku w dobrach hrabiego Hubertusa. Był to oczywiście sztuczny zbiornik, który miał chronić pewne miasto, dokładnie Opole, przed powodzią, ale miał również oczywiście zadanie rekreacyjno-wypoczynkowe. Tak jak zawsze, takie miejsce mają. Podobno by uzyskać zgodę na powstanie tego jeziora, hrabia spotkał się w tej sprawie z samym Adolfem Hitlerem. Budowa ostatecznie została ukończona w 1938 i efektem ubocznym powstania jeziora było niestety, ale zlikwidowanie kilku wsi. Pałac ma styl barokowy z neorokokową dekoracją. Mieściła się tutaj sala balowa. Posiadała ona złocenia, podobnie jak złocone były dekoracje ścian. Sala kredensowa posiadała stiłki. Znajdowały się tutaj rzeźbione dębowe drzwi, marmurowe kominki, ozdobne piece kaflowe oraz barokowe szafy, które kiedyś mieściły zbiór książek. W niezmienionym stanie do dziś pozostała tylko sala balowa, bo reszta została przebudowana w czasie, kiedy w rezydencji mieści się dom dziecka. Niedaleko pałacu, jakieś 500 metrów w kierunku wsi Kotosz, znajduje się Łysa Góra, gdzie stała rodzinna kaplica i według legendy prowadziło do niej z pałacu podziemne przejście. W piwnicach kaplicy znajdowały się trumny, a ona sama służyła również jako kościółek. Stała w lesie, otoczona cmentarzyskiem. Niestety w 1956 wysadzono ją w powietrze, a co do tego podziemnego przejścia. Ciężko tutaj cokolwiek jest nam stwierdzić. W trakcie researchu do tego miejsca natrafiliśmy na tę informację, jak i na wiadomość od jednej osoby sprzed kilku lat, że niby faktycznie jest to przejście. Albo może było. My go nie znaleźliśmy. Nie skupialiśmy się również na tym fakcie. Piwko. Tutaj były też jakieś prysznice albo coś w tym stylu. Kuba.
Kuba. Kuba. Kuba. Chodź tu. Tutaj jestem. Kolejny pokój. Gdzie jesteś? Uważaj, jakaś baba przyjechała. Stanęła tutaj i szła tu przy tym. Łazienka. Mam nadzieję, że nie będziemy mieli problemu z nagraniem dalszej części. Jak mówiłem, przyjechała kobieta samochodem. Co jest? O kurwa mać, no. Co to jest auto? Tu weszła na teren. Kobieta. No chuj, no kurwa, no musimy ruszać, no. Tak się odgłosujemy, że kiedyś spierdamy. Nie podniesiesz tej belki wielkiej. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie tędy wyjść. No tu jest. No to ma 200. Może. To kolejne 200. Lekko. Kilogramów. Chyba, że źle oceniam, ale no jest to cholernie ciężkie. Nie jesteśmy w stanie tego ruszyć. A co dopiero przysunąć gdzie? It was at this moment that he knew he fucked up. Nie tutaj jest. Jest tu przy drzwiach. Słyszałam, nie dzwoni na ulicy. No, dzwoni właśnie na ulicy. Tak. Tak. Ona jest tu przy drzwiach. Tutaj jest. Tu jest przy drzwiach. Kurwa mać. Musimy stąd wyjść. Musimy stąd wyjść, ale nie wyjdziemy. Jest tu przy drzwiach. Ruszyła babka. Thank you.
No kurwa, no ona może być przy tych drzwiach. Wygląda za okno, ona se stoi i kurwa wybiera numer. Na policję? No chyba tak, no gadała z kimś tam. Dobra, zrobimy, musimy wejść raz jeszcze, teraz bez osprzętu. Wchodzimy. Same najpotrzebniejsze rzeczy. Po ucieczkach wróciliśmy z powrotem, spróbujemy dalej eksplorować. Teraz już pójdziemy na górę. A jeszcze tu przejdziemy spokojnie. Co to było? Dowiedzieliśmy się od pani, która kurde, de facto stała przy tych drzwiach tutaj, że budynek, bo ona była miejscową, jest miejscową podobno, miejscowa i no, podobno spłonął tutaj dach, wielu najemców zmieniało się na przestrzeni lat. Stąd też ciężko stwierdzić, co oni chcieli tu robić, czy mieli jakieś plany, czy jakieś interesy, cokolwiek. No, budynek, nie wiem, nie znam się na budownictwie, być może jest jeszcze w dalszym stanie, w dalszym ciągu, w stanie do wyremontowania, ale nie wiem. Byłem skłonny nawet wejść tutaj, ale nie miałem latarki wtedy, kiedy uciekaliśmy stąd. Byłem skłonny wejść tutaj i cisnąć się do piwnic, żeby stąd wyjść. Bo byłem pewny, że tamtym wyjściem nie jesteśmy w stanie wyjść. Wyjściem, ale jednak wyszliśmy, uciekliśmy. Trudno, idziemy dalej w każdym razie. Już trochę spokojniejsi. Oto wszystko. Pięknie zdobioną salę, otwarte okno, także trzeba się zachować w miarę cicho. Kominek już rozwalony. Jeden cały. Piękna sala. Przejdziemy do pomieszczenia obok. Najładniejsze są te zdobienia tutaj nad wejściami do pomieszczeń. Bombki na choinkę. To musiała być olbrzymia choinka. Tutaj kolejny pokoik. Na to wygląda pomalowanie, jakby to był dziecięcy. Tutaj też.
Jeszcze pozostałości jakiejś bibuły. Kaloryfer. Też jakieś robione ozdoby choinkowe były. Naprawdę, ten pałac jest, można powiedzieć, pięknie zachowany. Tutaj był salon. Piękny. Również pięknie zachowany kominek. Będziecie wszystko mieli na zdjęciach. Zresztą, tak i na filmie. Pełno książek. Głównie multum. Kolejne pomieszczenia, jak zwykle pełne śmieci, karnisze, butelki po piwach, po napojach, zdewastowany już kominek. Jak widać, też miał bardzo ładne zdobienia dookoła, ale oczywiście już są rozwalone, bombki choinkowe. Tutaj nie wiem, co to mogło być. Przejdziemy sobie dalej. Do piwnic. Chyba tak. Zostawimy na koniec. Chodź na górę. Tam jest upalnie. Na balkon. Który tu był, pamiętasz? No, trzeba zobaczyć. I zejść tam do piwnic. Tu już byłeś, nie? Znaczy? Tak. Tu mogły być jakieś fikuśne, dajmy na to, szafeczki nocne, łoże, a tam na przykład telewizor, nie? To nie ma bardzo dobrze. No, chociaż raz. Nie mam zamiaru znowu na biegu z tym wychodzić. Bo to jest bolesne. To byliśmy. Czy nie? Nie, no zobacz, tu jest przejście drugie. Tu byłem, tam. Dobra, chodź tam. Tak, byłem. Tam będzie balkon. Tak, byłem, tu zdjęcia robię. Ty zobacz, jaka tu jest biblioteka, chłopie. What the fuck?
Ty mi nic nie mówisz. Tam masz balkon, ale nie da się wyjść. No, zobacz jaki to jest zbiór książek. Zobacz tylko, Lizo, możesz stąd dojrzeć Dona w otoczeniu czarnych służących. Bierze się na siłę. Co? Zauważa się, że jeżeli to jest miejsce tej łódki, tam zbiór generalnie rzeczy, które były tutaj, są tutaj od wielu lat, to są tutaj perełki, jeżeli chodzi o jakieś książki. Na stówę to są takie stare rzeczy, łapa pogody. A to są te wiersze. Chodź, idziemy dalej. Ten balkon? No to balkon to mamy tutaj. Właśnie szkoda. Mamy nareszcie piwnice, do których się nie dostanie. Są przecież te drzwi zablokowane przez tych ludzi. Tam dalej w sensie są. Jaki tu śmietnik. Wchodź, chodź. Powoli, bo tam są te drzwi, wiesz? Wiem. Zobacz, co jest tu w tych drzwiach. Jest. Chyba. Jeden jakiś boiler, pompa ciepła, coś w tym stylu. Zresztą nawet jest jakaś tabliczka. Tak, boiler. Tutaj była pralnia. Jeszcze są też stare naczynia powrzucane. Tutaj jest jakaś drewniana skrzynia. Stara pościel. Pierdolę.
Dobra, właśnie. Też nie. Chociaż. Ty. To jest to. Dlatego to się nie da. Nie da się. To nawet jakbyśmy tu weszli, to byśmy stąd nie weszli. Gdybyś to zablokował, to dobrze pomyśleć wszystkich szybko. Jakie drzwi. Dobra. Na drut. O. To jest zamknięte. To też jest chyba zamknięte. Na sobie. Ty, są jakieś zdjęcia. Ej, w którym to miejscu? To zdobienie. Jest tu. Zobacz. Czyli oni są w tym pokoju. W tym pokoju są. To na tle tego. Tak, zobacz, tu ile było ten stół przygotowany w tym miejscu. No. Zobaczcie to. Ej. Ale to jakieś niemieccy żołnierze. Bartosz Palika. Tam są nic więcej. Nie ma. Nie ma. Nie mogę się w ogóle przestać zachwycać takimi pierdółkami. Odkładamy, leży. Żyknąć. Postanowi się tu wcisnąć, tak jak my się wcisnęliśmy. Tak. To będzie. Zasługiwał na to. Nie ma już zdjęć. To jest po prostu... Co tu dużo mówić, tu jest po prostu przepięknie. A ten piec to już jest w ogóle dzieło architektury. Taki kominek piękny. Wszystko. Wow. Dobra. No więc kończymy eksplorację tego naprawdę wspaniałego i według mnie tak i przepięknego pałacu. Jestem bardzo zadowolony, że nam się udało tu wejść. Ale przyszedł czas i trzeba się rozstać z tym miejscem i jechać na dalsze nagranie. Właśnie to, co tutaj jest, jest najpiękniejszym miejscem w ogóle architektonicznie i biorąc pod uwagę to, jak się tutaj po prostu dostaliśmy, ja dalej nie mogę w ogóle w to uwierzyć. Przeciskałem się przez takie szczeliny po raz pierwszy, jedynie co, w jaki sposób w ogóle miałem styczność z takim przyciskaniem się, takim hardkorowym dostawaniem się do takich miejsc, była styczność tylko i wyłącznie na YouTubie, gdzie inni eksploratorzy w ogóle robili takie rzeczy i się przyciskiwali w różnych ciasnych pomieszczeniach, albo przyjść, albo wejść, cokolwiek. To teraz my jesteśmy tego części. Ja dodam jeszcze, że w skali od 1 do 10 te pałace, które zdążyliśmy już zwiedzić, do których udawało nam się wejść bez najmniejszego problemu, to ten jest numer 1. Numer 1. Daję mu 9,5, bo zawsze może być lepiej. 9, dobra, bezpiecznie 9.
8,5-9 myślę, tak. W dalszym ciągu mamy w planach, ja mam w planach Czarnobyl, ale to kiedyś za ładnych parę lat. Zobaczymy zresztą. To jest taki mokry sen eksploratora. Czarnobyl właśnie. Więc co? Powiem tylko tyle. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz i zostańcie z nami na kolejnych wyprawach. Także na chwilę obecną żegnamy się. Dzięki za wspólną wyprawę. Widzimy się w kolejnym opuszczonym miejscu.